Cześć, cześć, jestem Bezbet, a to jest Control, 9 odcinek, kontynuacja tej serii i zaczynamy gdzieś indziej niż zakończyliśmy poprzedni odcinek, a to dlatego, że pomajsterkowałem troszeczkę tutaj w zdolnościach i tworach artystycznych i wykminiłem coś takiego oraz twora artystyczne stworzyłem jedną broń, którą wam pokażę jak stąd wyjdziemy, bo niestety tu broni nie da się wyciągnąć, aczkolwiek musicie uwierzyć mi na słowo. A, i udało mi się napisy zrobić, tak, więc jest dobrze. Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codename P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. You could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Okay. Czyli jak dobrze widzieliśmy, na ostatniej kasce to wyglądał jak Dylan, nie wiem, taki wesoł. Na straży brata, znajdź Dylana. Oczywiście, że tak. Tylko obawiam się, żeby znaleźć Dylana, musimy się... Sektor zamknięty z tego, co widzę. A czy my mamy sektor zamknięty? Jest. Na logistykę, tak. Jest tylko jedna droga tam i to jest bardzo, bardzo duży pokój. Obawiam się, że prawie największy ze wszystkich. Ewentualnie to... To jest jakby ten sam sektor, te dwie miejscówki, sektor zamknięty i sektor chyba badawczy. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tu jest taki pokój i tu jest... Nie, nieważne, to jest coś innego. Myślałem, że to są te same pokoje, tylko z innej perspektywy. I dobrze, jak my musimy się dostać tam, to tam pobiegnijmy. I teraz wam mogę pokazać broń. Mamy standardowy pistolet oraz mamy... Taki karabin. Mam nadzieję, że ten karabin będzie dobrze działać.
Nie będzie sprawiać żadnych kłopotów. Czemu to się tak otworzyło śmiesznie? Ok, cool, ale nie mogę jak to wyłożyć. Wybuchnie? Wybuchnie, dobra. Błagam. I tak pochodź na chwilę. Niech oni nie wrócą. No i bardzo dobrze. Musimy chyba troszkę okrążną drogą iść. Tak. Tu mnie nie było. Skrzydło medyczne. Tutaj mamy jakąś drogę, ale myślę, że nie wejdziemy. A w sumie skorzystam z tej nowej broni. Aha. No kto by się tego spodziewał. No ale przynajmniej nam się broń przeładowała. Przystępując do walki, zwróć uwagę na swój pasek zdrowia. Tego to już się zdążyłem domyśleć. Musimy wobec tam, dobrze. To sobie od razu zmienię na tą... przepraszam, na tą, tak. Na ten karabinek. Chciałbym go przetestować naprawdę, bo on się wydaje giga fajny. Tylko na początek zniszczmy może kurczę. No proszę. Zrobimy może te... A nie, on ich już nie ma, dobra. Czyli jednak musimy tędy pójść i pozbawić życia tych, którzy są tutaj. No trafi ogień, to by się nadawało na broń z bliska. Oj, to tak nie działa, niestety, żeby... Próbujmy go pozbawić tej tarczy. Wow! Pozbawiłem go tarczy. Okej, no i tu się zaczynają problemy. Na daleko to chyba lepiej mieć zwykły pistolet. Wolne żarty. Okej. Okay. To jest zarąbiste, jak się tak niszczy wszystko. Okej. Okay. Dużo zdrowia podnieśliśmy tutaj. Tutaj nawet chyba nie musimy iść. Ale sprawdźmy sobie tak, jak co jest w shelterze. Standardowo. No nawet podnieść tego nie mogę. Nieważne, dobrze. Tutaj Security Center. A czy to jest ważne przyjście? To jest znowu szóstka. Ała. Okej, możliwe, że to nawet było ważne, żeby tutaj przyjść. Tutaj mamy jakieś wejście otwarte, to... O Boże, czym ty jesteś? A, to są te! Są bardzo śmieszni przeciwnicy. Szybko przeczytajmy to. Oczywiście najszybsze przeczytanie. To by było na tyle. W sumie na nich? To byłoby dobra. Czekajmy, aż przyjdzie ich trochę więcej. Wtedy sobie tak rzucimy wszystki. Chyba nie działa, tak jak ja bym chciała, by to działało. Oj. Dobra, walka z tymi jest naprawdę przyjemna. Wow. Wszyscy? Nie, ten jest wszyscy. Kurde. Czemu ja prawie zginąłem? Co to się stanęło? No, bo nie wytrzymam. Co jest? Ja nawet nie widziałem, żeby cokolwiek do mnie przyleciało. Dobra, nie. Przewalone.
Ja już pamiętam drogę w tamtą stronę. Spróbujmy, może nie pójdę tam, tylko pójdę prosto przed siebie. A w sumie i tak chyba nie mam wyjścia, bo chociaż tu coś jest. Ale tu zaś nie można się dostać. Tutaj też nie. Ale za to da się tutaj dostać, tylko co mi z tego? Tu nie ma możliwości, żeby to zrobić, no, chyba że... Właśnie nie. Ale proszę, przestańcie z tym. No to nie działa, to nie działa. Tam, co tam jest? Tam... A, tam jest tylko skrzynka, to nie jest aż tak ważne. I rozumiem, że muszę tędy jednak przejść. Pojawili, no. Było już tak pięknie. Nie mamy przeciwnika. No chyba, że się jeszcze pojawią jacyś. Na szczęście nie. I z tego co widzę teraz, to tu dużo minąłem strasznie pokojów. Takich jak na przykład to. No po prostu pobiegłem takie pierwsze lepsze przejście i pominąłem resztę innych, które były mniej istotne. Ale z tego co widzę, to w niektórych tutaj nawet nic nie było. No chyba, że tutaj coś mnie zaskoczy i zaskoczyło mnie pudełeczko, którego i tak nie możemy podnieść. Tam mamy szóstkę, tam się nie dostaniemy. Ewentualnie, dobra nie, idźmy przed siebie. Zostawmy ten shelter w spokoju. Gdybyśmy się tu dostali, też byłoby dobrze, aczkolwiek się tu nie dostaniemy, bo jest zamknięte. Byśmy potrzebowali kartę szóstkę, ale nie mamy karty szóstki. Tu będą nasi wrogowie? Są, oczywiście, że są. Ile ich tutaj jest? Bo oni stąd strasznie... Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tutaj. Siedem gdzieś tutaj idzie. To by wychodziło... Zajmę się najpierw tymi dwoma. To nie będzie raczej takie trudne. To niech obydwoje tak się ustawią, żeby obydwu właśnie stanął. Dobrze, i teraz mam tu wolne miejsce i niech oni do mnie przychodzą. Myślę, że to bardzo dobra taktyka. Serio? O, teraz to był wolny strzał. No przejdź tu, widziałem cię. Bardzo dobrze. No. Jeszcze jeden tutaj zostawiam na pewno. Za dobry pomysł, ale widzę tu skrzynkę, a skrzynkę oczywiście, że otworzę. Okej. To są wszyscy, ponieważ... Weźmy tu, zobaczmy, co się stanie. Nie, to jest chyba tylko prysznic, a przynajmniej takie prysznico podobne. Cały pokój, jeżeli nic tu nie będzie. Dobra, tu mamy przejście, ale czy coś jest na dole? To jest pytanie i niestety nic nie ma. Dobra, przejdźmy już po prostu. Bo mi się strasznie kojarzy z The Last of Us, część druga to miejsce. Tam było takie pomieszczenie właśnie, ale nie, bez spoilerów. Uwielbiam. A tu coś widziałem, że tu coś było. Ale no nie. Jednak tutaj nic nie było. Tam mamy. Tam, gdy będziemy musieli przejść.
tutaj znowu wszystko. Czy my możemy, czy nie w końcu? Nie, nie możemy. Mamy globus. I musimy wejść tam w takim razie. Kurde, z mapą się nie da chodzić. Tak, nawet tutaj mamy taką drogę w to miejsce. Oho. Czemu nasz braciszek jest łysy? I co tutaj będzie? Okej, teraz jest tak, rozumiem. Teraz będzie po ścianie, czy jakoś tak? Nie, teraz jest normalnie. To jest trochę creepy, tak szczerze. I teraz mi się otworzyło na samym końcu i tutaj jest... To wszystko. Okej. Okay. Nie rozumiem. Czasami niektóre te zagadki są takie... po co to w ogóle było tu? Znowu mamy lustro siebie samego przy dużym przejściu. Znajdź Dylana. It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man okay. he'd grow up to be. Were things as hard for him as they were for me. Pewno mamy w tym miejscu Binda. They were even harder. Hello. Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV? It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Fred. Thanks, Langston. Teraz my się odgrywamy na wszystkich postaciach, rozumiem. Tak jak wszyscy nas nazywali, bo chyba po nazwisku to... Dylan's close. Teraz my to robimy. But that object of power might wreck this place before I find him. Okej, nie mogę? Mogę, dobra. Nowe zdolności. 4 punkty? Tak, 4 punkty. Myślę, że 20 zdrowia tutaj będzie dobre w tym momencie. I został nam znowu jeden punkt. Coś mogę? Mogę nowego na to stworzyć? Nie, nie mogę. Mógłbym w sumie to... Nie, nie mogę nic zrobić. No cóż. Cóż. Po prostu idźmy. Podporządkuj sobie telewizor. Jakiś tam... No, jakbym miał minigana. No, się pomyliło. O nie, to jest latająca. A nie. A nie wiem, co to było. Co on ma za karabin? No, karabin to mu zniknął w ogóle. Dobrze.
Podporządkuj sobie telewizor, Benny Cove TV, obiekt mocy czwarte piętro. Czyli w tą stronę. Tu jest section 4. Tu nie da się wejść, dobra. To idziemy dalej. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. Aha. Mamy już przeciwników. Na nas czają. Nie możemy broni tutaj wciągnąć, to jest trochę przykra. Tutaj czy tutaj? Możemy w dwie strony. Na początek weźmy sobie tutaj, bo tu mamy skrzyneczkę, której tak pewnie nie weźmiemy z wartości. No, kto by się spodziewał. O. What are you doing in there? Oh, thank God! Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shift replacement never showed up. Can you help me? Damn. I can't, I'm sorry. There's an emergency. I'll come back, I promise. Okay, just don't forget. I can't stare at this thing much longer. Nie, to jest misja poboczna. Na razie misji pobocznej tutaj nie musimy robić. Dobrze, oczyściliśmy to, a raczej taki punkt kontrolny mamy. Okej. No. Dobra. I to chyba wszystkie wody podobno robić. A inaczej to się nie da, no. W sumie nawet nie dziwię. No, świetnie, działa to. No, przestań rzucać. O mój Boże. Daj życie. No ja w niego chciałem rzucić. No, nie godzę się na takie coś. Czemu no, na mnie teraz pokusanie na przeciwników? Dobra, czyli musimy iść. Nie, tutaj byliśmy. Musimy iść w tą stronę. Co to takie? Dobra, udało się na szczęście takiej. Ale z tego tak życie poleciało. Takie to jest przykre. No. Dobra, na szczęście mamy to. Do widzenia. Z wami nie ma. No trzeba w ogóle się usunąć. Ja pierdziela. Bez jaj. Nie, bez jaj. Ja się na to nie godzę, ponieważ miałem bardzo dużo życia. Gdy spadasz, użyj uniku tuż przed lądowaniem, aby zapobiec obrażeniom od upadku. A, okej. Okay. Tam było pewne miejsce, gdzie tak sobie parkurem schodziliśmy. No cóż. Może teraz. O, teraz to nawet tutaj nie ma ani wrogów, ani przyjaciół. No ale tutaj już musieli się pojawić. Oto. Mamy sobie na karabin. Zanim karabin jest tutaj lepszą opcją. Okej, nie. Biedny chłop.
tylko dotąd. That's the object of power. I need to cleanse it. Ciekawie. Czyść telewizor. Co my mamy tam iść? Czemu nie mogę ruszać? O, nie mogę ruszać myszką. Mówię się na to spiąć? Mogę, dobra. O, to idźmy tam. Mam nadzieję, że tu mam dojść. I obszar nieznany swoją drogą. No, to wygląda tak, jakbyśmy mieli tutaj iść, więc... Coś tam jest. Ale to są wrogowie, niestety. Czemu ja nie mogę zabić? O nie! Dobra, no to wydaje, że musimy zejść. Czemu oni wszyscy się obrócili w moją stronę? Nie mogę zrobić uników, nie umiem. Na mnie brałem. No i czemu no teraz? Zrobimy no, się tymi pobocznymi przeciwnikami można. Znaczy pobocznymi przeciwnikami, no tymi takimi. Co mi jeszcze wychodziło? Proszę. Bardzo dużo zdrowia. Stąd też. Teraz spierdzielamy i gdzieś tutaj możemy zająć się. O, tu nie więcej zdrowia. No nie. Gdzie on jest? Tego nawet nie widzę. I teraz na czerwonym ekranie to w ogóle najlepiej na świecie. Nie mógł mnie trafić. No co? A to nie jest fajna misja. Zwracaj uwagę na otoczenie. Tak, to akurat wiem. No nie, no proszę. O nie, czekaj. Chyba dobrą stroną idę. Czy nie? Tak to wygląda, chociaż możliwe, że się mylę. Dobra, jest. Szkoda, że nie można zapisać gdzieś w tym miejscu tego, bo by to o wiele lepsze. Moc się odnowi, chyba czy zdąży się odnowić. My w tym czasie zaczniemy strzelać do pana Salvadora. O, no kurczę, nie zdążyłem. Trochę sobie wtedy. No kurczę, to otoczenie tutaj jest tak irytujące. Dobra, tak się nie da. Masakra.
Okej, no. Chyba to takie życie jest w tym momencie. Okej, no paru przeciwników to na pewno się pozbyłem. Teraz ja, no i on nie ma na ciała jednego. Ja nie wiem, o co w tej grze chodzi w ogóle. Tam ktoś zginął, a nie, nikt nie zginął chyba. Może mi się proszę to zdrowie regenerować? Nie, proszę wyrzuć to. O, stoneczka, czemu by nie? Dobra, to był najgorszy pomysł w moim wykonaniu, w moim życiu. Coraz więcej zdrowia, coraz więcej zdrowia. Nie, 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 nie. Wyjdź za osłony, proszę cię. Aha, jaki lamy. Teraz to cię mam. Albo cię nie mam. Kurde nie. Proszę, odsuń się. Oj, kończy mi się powoli już energia. Niech mi się napełni. Tu jest ta żagla. Dobra, myślę, że to nie ma sensu na razie atak w niego. I on ma tą osłonę. Teraz, w momencie kiedy on nie ma tej osłony, to nie na niego strzelać cały czas. No, 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 no. Dobra. Aj, nie zdążyłem. Aj, było blisko. Dobra, jest. That thing was Salvador, the head of security. His team didn't stand. Okay. Okay. No, przynajmniej się udało. To ważne. Okej. Czyżby w końcu moc, na jaką tak długo czekałem. Wstrzymaj. Znaczy, o tak. Ale my lecimy w dół cały czas, tak? No dobra, mniejsza to. Lewitacja, no i klasa. To możemy sobie tego używać. Podczas lewitacji, aby aktywować spadanie. Spacja podczas lewitacji, aby... Podczas spadania, aby aktywować powolno padanie, bezpiecznie kontrolując. Nie no, klasa teraz. Dobra, nawet nie musimy się z nimi bić. Czyli mamy latanie. Okej, dealt with the TV.
Now I can find Dylan. Co, ja mam tam się dostać? Nie, mam wrócić. Zgaduję, że tam. Tak. Mam taką nadzieję. Tak, na 100% stędy. Jako jest, wy możecie teraz latać. Ja też mogę. Ja sobie przed wami ucieknę, haha. Czekaj, Dylana w centra. Piąte piętro. Ja wiem, że tam była winda, dlatego też w tamtą stronę pójdę. No. Dobra. Raz, dwa i tutaj mamy windę. Piętro piąte. No halo. Jezus! O mój Boże, no to zginiemy zaraz tutaj. Okej. Okay. O mój Boże. Mission impossible normalnie. No, okej. Poszukaj Dylana w centrach, w celach o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Piąte piętro, cela K6. Mam nadzieję, że winda tylko mnie dopuści do tak wysokiej celi. Tutaj? Nie, tutaj. I nie możemy. Aha. Czemu to jest tak jakby tam? Tu i tu. A tu to nawet wejść nie możemy i to jest... To jest to. To jest to, że tu nawet wejść nie możemy. Zgaduję, że muszę ich zabić. Czego bardzo nie chcę, bo nie chcę mi się ich zbijać. To jest taka muzyka, jakbym miał właśnie nie zabić. Dobra, nie wiem. Do żadnego to chodziło. Wróćmy się. Wróćmy się i ich zabijmy, jeżeli tutaj dalej są. Okej. Nagle muzyka ustąpiła. Teraz muzyka znów się pojawiła. Teraz o cholerę chodzi w tej grze. Ja mam się jakoś lewitacją tam dostać, czy co? Bo nie rozumiem. A, chyba tutaj, dobra. Skoczmy sobie tutaj. Tak mi się wydaje, że takie coś mamy zrobić, a tak szczerze to nie wiem. Bez kitu, jesteśmy na piątym piętrze. Ale ta gra jest mądra. K6. Tylko gdzie to będzie? To będzie w drugą stronę raczej. Dylan. So close. Otwieranie, chyba. Przynajmniej jest zielona lampka. O, jest. Dylan to niebezpieczny brat. Hello. Can you hear me? Tak, mogę cię. Are you there, o. Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way.
Czyli wracamy. No i mamy Dylana. Co jest nasz wysolek? We need to get back. I have to see my brother. No proszę, tutaj był ten. Błagam. Mam nadzieję, że to tak będzie działać. Byśmy musieli dostać się o punkt niżej. I tutaj mamy nasz punkt teleportacji, którym się dostaniemy oczywiście do sali zarządu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Możliwe, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że może jesteśmy tak bliscy końca fabuły, że... Emitted from the HRAs is purely anti-fem. No, it's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse? Be careful. Dobrze. Porozmawiaj z Dylanem na górnym poziomie. Czyli on jest gdzieś tutaj, tak? Schodami do góry mi pani powiedziała. Gdzie? Tutaj jest dwóch strażników. Ja mam tutaj wejść? Jest. I Dylan. The thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your inside by the door. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been in there. You walk this patrol. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Okay, co ty pierdzielisz, chłopie? You are a worm through time. Shit. The thunder's home distorts you. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. The surface into the wet. You've always been in there. You walk this patrol. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. No. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But... I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this to be true. Can you stop that? Please. Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You! You came in through the hole in you! We let you in, you've always been here! The only child! A copy of a copy of a copy of a copy! Stop it! Orangefield! Shit! Shit! He can see you! This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years.
song, time for applause. We build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. In your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this light projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. Dobrze, czyli mamy kolejne miejsce. Zobaczmy, gdzie ona jest. W sektorze zamkniętym. Tu już nie możemy, ten, dobrze. Sektor zamknięty, tutaj. O kurczę. Na razie wydaje mi się, że nie ma sensu, abym kontynuował. Odcinek jest... Wydaje się, że to jeszcze nie jest koniec, że jeszcze jest parę rzeczy. Więc w sumie myślę, że piątek będzie taki ostateczny odcinek, aczkolwiek też nie musi być, dlaczego myślę, że w sobotę. Znaczy, w piątek wydaje mi się, że będzie, ale bardziej się nastawiam na sobotę, bo nie zawsze takie rozmowy mogą świadczyć, że już faktycznym końcu, no ale cóż, możliwe, że jest jak jest i ja się mylę i w ogóle jeszcze 3 tygodnie będzie nagrywek z kontrola. Także co, w sumie dziękuję wam bardzo za to, że dotarliście do samego końca tego odcinka 9. Możecie zostawić łapkę w górę i subika na tym kanale, a ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!